Witam Was serdecznie, Browar Gdynia z tej strony. Mimo, że zmęczenie odbija swoje piętno na mojej smutnej twarzy, podchodzę do recenzji kolejnego piwa domowego. Piwa domowego od Michała Piątkowskiego. Znajdziecie go na polskim YouTubie pod tytułem Rzekso. Michał uderza w dosyć ciekawe style piwne, a właściwie modyfikuje style piwne, które wydają się być takimi oklepanymi, zwykłymi stylami. Stąd też lubię degustować jego piwa. Dzisiaj piwo, które trochę nawiązuje do naszego konkursu na Facebooku w grupie Zamkniętych Gip. Jest to konkurs Zielona Wyspa, w którym to dwa zespoły sędziowskie po trzy osoby, gdzie biorą udział jako sędziowie profesjonalni piwowarzy, nie sędziowie, a piwowarzy, czyli ludzie podchodzący do tematu praktycznie, wyłonią 6 piw i te 6 piw GIP również w ślepym teście posortuje, tak? I ten, kto wygra, uważa piwo w Irlandii. Styl to Smoked Coffee Stout, a tutaj mamy Smoked Foreign Extra Stout, czyli coś bardzo blisko. Rzekso nazwał to piwo Nieznane Wody. Płynąc w nieznane wody, może spotkać cię doznanie wcześniej nieosiągalne. To maksyma, która jest napisana tutaj na etykietce. 14 BLG, 6% alkoholu. Data rozlewu 28 lipiec 2015 rok. Skład. Woda. Potem jest tak. Pszeniczny grodziski, wędzony dębem oczywiście. Jęczmienny wędzony bukiem, belgijski palony biskut, wiedeński, palone ziarna żyta, karafa special typ 1 i 3, płatki owsiane, chmiele to Simcoe, Mosaic, jako dodatek płatek, i tu jest ta modyfikacja Michała, płatki dębowe, leżak w rumie, leżakowane w rumie. Dąb leżakowany w rumie. Przydam się informacja, czy to są mocno, czy lekko opiekane, czy też średnio. Pamiętajcie, że te płatki, które są najbardziej opiekane, przynajmniej dębowe, oddają najwięcej waniliny, tak naprawdę, tak zwanej, nazwijmy to wanilią, i jakieś takie lekkie nuty kokosu. Im mniej opiekane, tym mniej. Z tego i więcej garbników. Drożdże Cefail S04, czyli wszystko jest ok, ale muszę coś jeszcze przeczytać tutaj na tej etykiecie. Niepasteryzowane, refermentowane, niefiltrowane. Przechowywane, tak? Wlewać bez osadu drożdży, temperatura podania 12-15. Myślę, że 12 stopni ma to piwo. Piwo pachnie, wąchaj, nie pij z butelki, stosuj szkło. I teraz koszt wytworzenia tej butelki piwa 7,50. No konkretnie. Właśnie, czy ktoś z nas, piwowarów domowych, zastanawiał się, jaki jest koszt wytworzenia naszej butelki piwa? No, ogólnie rzecz biorąc wiadomo, że jest to koszt... to będę musiał nożem się wspomóc. Że jest to koszt pod względem surowców pewnie niedrogi, prawda? Bo jeżeli zacieramy piwo, no to przyjmijmy, że to piwo jest warte tak naprawdę surowcowo. Nie wiem, czy może złotówkę. Ale dochodzi do tego tak. Nasz czas, nasze know-how, nasze umiejętności, gaz, amortyzacja sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Koszt internetu, popatrzymy na inne receptury. No i tutaj dochodzimy do kosztu 7,50. No myślę, że uczciwie. No jest to koszt po prostu butelki rzemieślniczej z marżami hurtu i sklepu. Ja ostatnio zwracam uwagę na cenę hurtową, tak w trakcie otwierania sobie po marudze. No przepraszam, na cenę sklepową. I powoli dochodzę do wniosku, że chyba lepiej otworzyć sklep. Tak, jest trochę w tym sarkazmem, ja się przyznam. Niż robić piwo. To się musi poukładać w tym rynku. Bo niektóre piwa bywają po prostu za drogie.
sklepach. Piwo jest zgazowane. Ja wiem, że mam otwieracz, krótko mówiąc, który nie bardzo nadaje się do takich rzeczy. On trochę niższy, że tak powiem, szkło. Wobec tego cóż, Michale, lejemy. Piana wydaje się ładna, jest w kolorze takim... beżowym. Jej struktura wskazuje jednakże na takie lekkie przegazowanie. No ale jak już powiedziałem, piwo jest z... piwo pochodzi z lipca czy sierpnia? Z lipca, 28 lipca tego roku. No, wygląda bardzo ładnie. Tutaj piana jest tak jak w staucie ostatnio recenzowanym. Tak, ona jest, no jest poprzebijana dużymi, że tak powiem, oczkami. Poza tym piwo jest czarne, ciemne, ciemno, bardzo ciemnobrązowe. To jest ten obraz ze stautu. Bardzo głęboki brąz. Wiele wskazuje ten widok na to, że piwo nie będzie zawierało dużej ilości słodów palonych. Wobec tego znajdujemy tą samą taką lukierkowość, co w ostatnim staucie, a takim niskim poziomie. Ta piana może nie pozwala mi za bardzo wyczuć elementów palonych, prażonych, czego trochę szukam w staucie. Wobec tego jedziemy z tematem. Michale, twoje zdrowie. No okej, okay. Tutaj piwo wyraźnie poszło w stronę wytrawną, co mi się podoba. Na drugim planie, nie, właściwie na trzecim planie jest taka mocna słodycz pochodząca trochę z podstawy słodowej, a trochę już z utlenienia. Mimo wszystko jednak myślę, że piwo jest dosyć ciekawe w takich pierwszych łykach. One mi się najbardziej liczą, to one decydują o tym, czy to piwo będzie dobre, czy nie, tak naprawdę. Więc jest dobrze. Pod względem chociażby tego, czy piwo jest słodkie, czy wytrawne, jest dobrze. Trochę gorzej jest z tym elementem smoked. Krótko mówiąc, w aromacie być może to ten czas spowodował, chociaż piwo powinno się ułożyć i ono generalnie idzie ku wytrawności, czyli wskazuje na to, że się już przegryzło, że się ułożyło. Jednakże w aromacie brak mi jest nut takich właśnie typowo grodziskich, czyli szynkowości, jakiegoś dymu z ogniska. W miarę ogrzewania się teraz w piwie zaczynam czuć słody, delikatnie słody prażone, ale naprawdę to są nuty. Piwo z założeniu pewnie było smukłe. Moja wina, że otworzyłem to dopiero w grudniu. Ta budowa piany, która wskazywała, mówiłem na to, że na lekkie przegazowanie, ona jednak wskazuje na to przegazowanie, czyli przełykając to piwo, gdzieś tam już po drodze zatraciło tą swoją smukłość i odkłada się na języku takim szczypiącym nagazowaniem. No szkoda, liczyłem właśnie na ten element smoked, tutaj na pierwszym miejscu jest to wyłuszczone, smoked foreign extra stout. Jak na czternastkę, piwo jest całkiem ma fajne ciało. W tej chwili delikatnie się spłaszczyło, aczkolwiek jakby trzy plany tutaj są, czyli jest wytrawność, jest delikatna już chmielowość, jednakże w aromacie w tej chwili pierwsze nuty gra taki likier. Nie umiem go nazwać, to nie jest Moncherry.
No, krótko mówiąc, nuty utlenienia, no i tyle. Wydaje mi się, że to piwo było fajne we wrześniu. No, ale już w tym miesiącu, jakim mamy, czyli w grudniu, straciło na swojej petardzie. Piana dobrze oblepia. Jak widać, jest trwała. Jest gęsta, jest bujna, dziwne, bo kurczę, nie wskazywało nic na to, że będzie taka trwała. A okazuje się, że tutaj Michał jest mistrzem piany. Tak, coraz bardziej zwracam uwagę w zasypie na stosowanie różnych słodów karafa. Nie wszyscy lubią tą karafę specjal bezłuskową. Coraz częściej widuję w przepisach na Black IP karafę 2 i 3. Tutaj jest z kolei 1 i 3. I o ile tutaj jeszcze raz podkreślę, aromat nie bardzo mi pasuje, to smak jak najbardziej. Smak właśnie jest taki, jak powinien smakować Foreign Extra Stout, prawie. Trochę mi zabrakło chmielu, no i a może dobrze, że nie ma tych nut smoked, aczkolwiek ja je lubię. Sam jestem ciekawy, jak one by wypadły tak naprawdę w Foreign Extra Stoucie. No, tutaj ich po prostu już nie ma, a może nie było. Tutaj chętnie zobaczyłbym, czy niech się Michał wypowie. Pewnie pił to piwo świeże. Mam jeszcze jedno piwo, ale już cięższe od Michała. Zdegustuję, jak spadnie śnieg. W ogóle szykuje się taka degustacja rosyjskich imperialnych stoutów. Mam z Lublina, mam od... chyba od Michała mam go. Moment. Tak, 31 sierpnia to Michał wyprodukował też risa. Jeszcze dwa inne stoją jeszcze. Zobaczymy, co z tych risów wyjdzie. Poczekamy na śnieg. No, piwo z niewielkimi wadami, jednakże myślę, że spowodowało je po prostu upływ czasu. Były przetrzymywane w lodówce, no ale tak to jest. Michale, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, życzę Wam zdrowia, szczęścia. To jeszcze nie są życzenia noworoczne, ale ogólnie życzę Wam zdrowia, szczęścia i tego, żebyście nie mieli takiej zmęczonej twarzy jak ja. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.